Witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, jak majscy z okolicy Zgierza robią ludziom remonty. Zaczniemy od płytek. Pan stwierdził, że takie płyteczki dostał. Jedna płyteczka, druga płyteczka. Coś by się tam jeszcze znalazło. To jak Pan takie płyteczki dostał, to Pan też taką fugę dostał, widzę. Tu mamy taką piękną fugę. Tu taką mamy, Pan robi wszystko na krzyżyczki. O, tu mamy taką ładną fugę. Pan stwierdził, że ja się go czepiam. No to następne. Pan robił gładzik maszynowo. No, na telefonie gdzie chyba to słabo widać. O, to jest wygładzona ściana. To są podobione gładzie. O, to jest pięknie zrobione. Tak pan majster, kochany mój, robił gładzie. Druga sprawa. Pan majsterek sobie zażyczył, że karton gips będzie pokrywał gipsem. Będzie gładził wygładzone. Tylko tak gładził to wygładzone, że doszedł do płyty kartonowo-gipsowej. Taki to jest majster, 22 zł z metra. A frizelinka tutaj sobie wystaje. Tak jest wygładzone. Jeżeli chodzi o dalej o gładź, to tu mamy takie piękne. O, to jest jedno. Tu jest na różek zrobiony. Czy jak to tam zwał? Tu mamy kolejne. O, kolejna dziurka. Tak tu sobie pan to wszystko pięknie potworzył. Co on kazał poprawić, to powiedział, że się do niego przypierdala. Bo jest już przy rozliczeniu. O, tu mamy takie ładne wszystko. No po co to robić, jak i tak będzie osłonka jakaś. Nie ma sensu. Przy podłodze pan stwierdził, że nie robi, bo będzie listwa podłogowa. Po co robić to? Takie piękne rzeczy pan pozostawiał, gdzie trójka dzieci u mnie w domu chodzi sobie. No ale po co to? Coś z tym zrobić. Panowie sobie płytki cieli u mnie w domu. O. Tak sobie płytki cieli. U mnie na płytkach, bo i tak będzie tą panelę. Po co to? To teraz pokażę jeszcze wam, jak pan sufit tu zrobił. Podwieszany. Oczywiście ja się tego przypierdalam. Tu jest tak, tu jest tak. Zrobimy odwrotnie. Tu jest pięknie, a tam jest tak. Ja się przypieprzam do wszystkiego przecież. Elektryk, chłopak, wyprowadził mu kable, żeby poprowadził oświetlenie. To z tej strony ma 50 cm nad drzwiami, to mam 1,5 metra. Stwierdził, że elektryk tak wyprowadził i on tak samo wyprowadził, zero pomyślunku, zero główki. Tak samo mam zrobione tu. 4 halogeny, każdy halogen jest na inną odległość. Bo tak wyprowadził elektryk, bo to jest elektryka. Broszka, a nie on wykończeniówki, że ma mi tu wszystko zrobić na centymetr. Poucinał kable, nie da rady ta z tego zrobić. Tu mamy wykończenie. Drzwi. Lewe drzwi. A pan się pyta, czy będzie włącznik wewnątrz, czy na zewnątrz. To powiedzieliśmy, że wewnątrz pokoju. To zrobił tu włącznik. Gdzie wedle logiki powinien być tu włącznik. Bo jak otwieramy drzwi, to da z prawą ręką włączamy. No ale no to są takie majstry. Za taką piękną robotę życzył sobie prawie 3000. Pokażę wam jeszcze jedno fajne coś. Jak pan majster umie porządnie liczyć. Najpierw sobie napisał na fakturze kwotę. Później zaczął dodawać, co zrobił.
Wyszło mu 2500, a z moich obliczeń wychodzi 2450. No nie wiem, jak się ze skarbówką z tego rozliczy, z biurem. No ale asior jest, no. Nie ma co ukrywać, jest asior. Pokażę wam jeszcze podwóreczko, tak tylko. O, mniej więcej. Gdzie się panowie wysrali, tam zostawili. Tu mamy jedną plamkę. Kleje, gipsy, nie gipsy. Kosteczka. Kosteczka. Tu mam tego. Tu jest kolejna plamka. Tu była, ale już ją trochę tam umyłem. Ale to jest jeszcze pikuś do tego, co wam pokażę na zewnątrz. Tam chłopaki już się nie oszczędzali. Po co się oszczędzać? Przecież to nie jest ich chałupa, to nie są ich pieniądze. Przecież nie można iść do właściciela domu, zapytać się, gdzie ma to wylewać, jak można to pierdolnąć przez płot. I panowie sobie wymyślili, że tu będą wszystko wylewać.